Także praca, jeszcze raz szydło, jeszcze ciut szydło, proszę Państwa. Mocniej, wyraźniej, powtórzę to także sobie i siedzącym razem ze mną na tej sali, moim koleżankom i kolegom ministrom. Polacy nam nie wybaczą, jeśli ich zawiedziemy. Jeśli śladem naszych poprzedników, tutaj siedzących, będziemy aroganccy, pozbawieni pokory. Nie wybaczą nam straconych szans, zmarnowanych możliwości i nadziei na budowę silnego, uczciwego, bezpiecznego państwa. Od nas wymaga się więcej. Właśnie dlatego, że tak bardzo nam zaufał. Nie myli się ten, kto nic nie robi, ale powielanie błędów nie może się więcej zdarzyć. Popełniamy błędy, ale musimy z nich również wyciągać wnioski. Pokora polega na tym, by umieć się do błędu przyznać, przeprosić i więcej go nie popełnić. Musimy pamiętać, że Polacy nam zaufali również dlatego, że byliśmy inni niż nasi poprzednicy i że tacy pozostaniemy. I każdego dnia musimy to sobie jak pacierz rano i wieczorem przypomnieć. Kończąc, chciałam jeszcze zwrócić się do opozycji. Kłamstwo, pomimo że powtarzacie je 1000 razy, nigdy nie będzie prawdą. Manipulacja, pogarda i platformerska propaganda zawsze wylezie zza kurtyny. Nie ukryjecie jej. Polacy doskonale wiedzą, że kłamaliście przed wyborami, kłamaliście jak rządziliście i kłamiacie dzisiaj, by do władzy wrócić. Kłamstwo, a nie rzetelna praca, merytoryczna diagnoza jest waszym politycznym orężem. Przegraliście wybory właśnie dlatego. Polacy nie kupią więcej tej waszej bajki o zielonej wyspie, bo już wiedzą, że na końcu i tak będzie na ich czekać kamień i kupa. Polacy pamiętają rządy Platformy, gdzie pracownik dostał pracę do śmierci, rodziny rabat w drogich delikatesach, a bezdomnym miał pomóc portal internetowy o wdzięcznej nazwie Empatia. Zwolnionym stoczniowcom proponowaliście naukę strzyżenia psów. Były jeszcze polskie inwestycje, które najhojniej inwestowały w waszych kolegów. Były ośmiorniczki, była pogarda dla obywatela. Dobrze się żyło wam i waszym politycznym akolitom. Za to Polacy wam podziękowali, odsuwając od władzy. I to musi być największa, najbardziej odrobiona przez nas lekcja, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy nigdy nie byli tacy jak wy. Nosicie dzisiaj głowy wysoko, bo nieco lepsze macie sondaże. Wy zajmujecie się procentami w sondażach, a ja jestem dumna, że dzięki programowi Rodzina 500+, o 94% zmalało ubóstwo wśród dzieci. I taka jest różnica w naszych priorytetach. Poza tym chcę wam przypomnieć, że najpierw według sondaży nie mieliście z kim przegrać, później triumfalnie mieliście wygrać w pierwszej turze, a dziś siedzicie w ławach opozycji. Więc naprawdę, pycha wprost przed upadłem. Parę dni temu byłam w Konecku, to jest nieduża gmina w województwie kujawsko-pomorskim. Byłam tam z okazji roku 500+. I w tej gminie korzysta z tego programu blisko 80% rodzin. Spotkałam się z mieszkańcami i było wiele rozmów. Rozmawialiśmy o tym, co udało się zrobić, ale również i o tym, czego nie udało się. Były rozmowy dobre, ale były też i pytania. Były też rzeczy, które powinnam wziąć pod uwagę i powinniśmy na pewno zmienić. Jednak szczególnie uderzyła mnie jedna rzecz. Nikt w tych rozmowach, bo naprawdę było tam kilka tysięcy osób, nikt o was o opozycję nie pytał. Nikt się wami nie zainteresował. Nie było pytania, by się odnieść do jakiejś waszej propozycji dla Polaków, do jakiejś rzeczy, którą zaproponowaliście. Nic. I tak sobie myślę, że o to w tym wszystkim chodzi. Wy się albo siłujecie między sobą,
pan Grzegorz z panem Ryszardem, albo zajmujecie się prawem i sprawiedliwością. Dla Polaków nie macie żadnej oferty. Sami dla siebie i o sobie. Taką jesteście opozycją. I mówię to z niemałym rozczarowaniem, bo powiem szczerze, że wolałabym spierać się z wami o programy, konkurować na propozycje. Wtedy to ma sens. Ten wniosek też niestety ma taki charakter. Ta dzisiejsza debata jawnie pokazała. Nie macie żadnej propozycji. Kompletnie niczego. Kłamstwo, pustosłowie i chęć zaistnienia. Taki był wasz cel. Już tak na koniec, zupełnie na koniec odpowiem trochę osobiście, bo było sporo wycieczek pod moim adresem. Jednemu z posłów, którego nazwiska nie pamiętam, który mówił o wójcie Brzeszcz, przypomnę, że gmina Brzeszcze, dumna górnicza gmina w Małopolsce, ma burmistrza. Ja jestem dumna, że byłam tym burmistrzem. To był dla mnie możecie mnie lekceważyć. Możecie mnie nazywać marionetką. Przez te kilkanaście miesięcy obrażaliście mnie, poniżaliście. Nie potrafiliście się nawet powstrzymać wtedy, kiedy byłam poszkodowana w wypadku i kiedy byłam w szpitalu. Zbiliście z tego. Ale to pokazuje waszą klasę i jakimi jesteście ludźmi. Ja nie wstydzę się tego, że jestem Polką, jestem katoliczką i zawsze będę powtarzać. Nie robią na mnie wrażenia, nie robią na mnie wrażenia pana szantaże i straszenie. Mówi pan o odpowiedzialności przed prawem, to niech pan to powie swojej partyjnej koleżance Hannie Gronkiewicz-Wars, która nie chce się stawić przed komisją weryfikacyjną. Szanowni Państwo, w polityce jest jak w sporcie. Są zwycięstwa i porażki. Upadamy, podnosimy się, idziemy dalej. I w polityce, tak jak w sporcie, trzeba wiedzieć, kiedy odejść. Ten moment powinien nastąpić wtedy, gdy osiągnęło się spokojnie. Gdy osiągnęło się wszystko, co można na nowe wyzwania, kiedy brakuje sił. Sport uczy pokory. Pokonując kolejne bariery, człowiek musi stawiać sobie coraz to nowe wyzwania. Sport uczy konsekwencji, determinacji i pracowitości. Najbardziej smakuje zwycięstwo, które przyszło najtrudniej, opłacone ciężką pracą i wyrzeczeniami. Polityka niestety często budzi pokusy, które prowadzą na manowce. Zostałam wychowana w poszanowaniu do pracy i odpowiedzialności. I ciągle jestem głodna zwycięstw, miałam dość siły, by je osiągnąć. Ale interesuje mnie gra drużynowa. Interesuje mnie gra drużynowa i biało-czerwona drużyna będzie zwyciężać, jeżeli będzie realizować zgodnie plan, na który czekają Polacy. Dzisiaj biorę odpowiedzialność za mój rząd, biorę odpowiedzialność za wszystkie nasze decyzje, za nasze błędy, za wszystko to, co w ciągu 17 miesięcy zrobiliśmy. Jestem pełna pokory. Zrobiliśmy dużo, ale wiem, że możemy zrobić jeszcze więcej. Popełniamy błędy, ale wyciągamy z tego wnioski. Wielokrotnie mówiłam, iż szkoda mi czasu na gierki partyjne. Uważam, że również szkoda, gdy Polska traci w ten sposób bezcenny czas. Musimy mieć świadomość, że chodzi nie o kariery poszczególnych polityków, w tym i moją, ale że chodzi o Polskę. I szkoda czasu na takie pseudo-debaty jak dzisiejsze. Panie i panowie posłowie, waszej ocenie pozostawiam ten wniosek złożony przez Platformę. Dokonując tej oceny, weźcie pod uwagę dobro wspólne, a naszym dobrem wspólnym, do którego jesteśmy zobowiązani przez wyborców, by go strzec i rozwijać, jest Polska i jej przyszłość. Dziękuję bardzo. To wystąpienie pani premier Beaty Szydło w związku z wnioskiem Platformy Obywatelskiej. Kanał Blue Art 2000, El Mercedes, Wisiolandia Plus, no i Elhof Art 2000.